Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym powitać także internautów, którzy nas oglądają dzięki uprzejmości telewizji Premium Media, pana Włodka Skalika. Bardzo proszę o brawa dla Stasi, która... Właśnie dzięki mediom internetowym docieramy do tysiąc miejsc w Polsce. Dlatego też bardzo to jest dla nas ważne, ponieważ nie wszystkie nasze wydarzenia są tak skrzętnie nagrywane. Gdyby nie internet, prawdopodobnie duża część nie dowiedziałaby się o tym, co dzisiaj robimy. Dlatego też serdecznie jeszcze raz chcę podziękować. Natomiast wszyscy tutaj przyszliśmy po to dla jednej konkretnej osoby. Dla naszego kandydata na prezydenta, który zdecydował się wystartować w tej niełatwej walce o prezydenturę. Natomiast jest silnym człowiekiem na trudne czasy i dlatego bez żadnych wahań chcę teraz zapowiedzieć. Marian Kowalski, zapraszam! Połóż pod mównicą na podłodze. Mariana Kowalskiego wraz z żoną Agatą. Na podłodze przy mównicy. Dawaj. Maria! Proszę o odśpiewanie hymnu narodowego. Proszę wszystkich o powstanie, zdjęcie czapek z głów. Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem. Usiąść.
Natomiast oczywiście głównym dzisiaj punktem programu będzie przemówienie naszego kandydata na prezydenta. Natomiast mamy parominutowe wystąpienia też tutaj naszych gości. Ja chciałbym bardzo serdecznie powitać, chciałbym w pierwszej kolejności powitać prezesa Ruchu Narodowego, kolegę Roberta Winnickiego. Chciałbym przywitać wiceprezesa Ruchu Narodowego, Krzysztofa Bosaka. Chciałbym przywitać także wiceprezesa Ruchu Narodowego, Artura Zawiszę. Chciałbym bardzo serdecznie także przywitać prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, Adama Andruszkiewicza. Reprezentującą sekcję kobiet Ruchu Narodowego Dorotę Smosarską. Witam wszystkich zgromadzonych gości, członków zarządu Ruchu Narodowego, witam także osoby, które reprezentują regiony, wszystkich tych, którzy tutaj dzisiaj się z nami zdecydowali pojawić. Chciałbym na początku zaprosić polityka niepokornego, który na pewno nie może powiedzieć, że jest osobą, która w jakiś sposób nie, nawet brakuje mi słów, żeby określić, jak bardzo niepokornie jestem polityk. Zapraszam wiceprezesa Artura Zawisza. Czy czegoś tutaj brakuje? Inni kandydaci mają flagę unijną. Ale Marian Kowalski ma wyłącznie barwy biało-czerwone, bo tu jest Polska, nie Bruksela. A Marian Kowalski jest kandydatem narodowym. Ruch Narodowy wzniósł się na wysoki poziom dojrzałości politycznej, wystawiając własnego kandydata na prezydenta. Wiemy, z kim walczymy, i wiemy, o co walczymy. Urzędujący prezydent powiedział o sobie, że jest kandydatem Polski racjonalnej przeciwko Polsce radykalnej. To podwójny błąd w jego rozumowaniu. Ani radykalizm nie jest niczym złym, ani nie jest sprzeczny z racjonalizmem. Radykalizm pochodzi od łacińskiego słowa radix, czyli korzenie. Bo my, narodowcy, nasz kandydat Marian sięga do istoty, źródła, korzenia zła Republiki Okrągłego Stołu, tego pomieszania postkomunistycznego socjalizmu i wulgarnego liberalizmu. Marian Kowalski nie wstydzi się swojego radykalizmu. Powiem wprost, Marian jest kandydatem Polski Radykalnej. Jednak ta Polska radykalna pozostaje racjonalna, bo opiera się na rozumowej analizie dobra narodu. My, narodowcy, nie wierzymy w komunistyczne gwiazdy, socjalistyczne mity, liberalne utopie, unijne zaklęcia czy judaszowe srebrniki. My wierzymy w dobro narodu polskiego i stąd najbardziej racjonalny program w tej kampanii prezydenckiej, program Mariana Kowalskiego. System prezydencki, prymat interesu narodowego, suwerenność państwa, jeden naród ponad granicami, Polska zbrojna i bezpieczna, państwo dla obywateli, bogaćmy się dla naszych rodzin, szkoła i studia dla rozwoju Polaków, godna starość dla emerytów i weteranów, samorządność dla interesu narodowego. To jest program radykalny i racjonalny zarazem, bo Marian Kowalski spotyka w swojej osobie Polskę radykalną i racjonalną. To jest nasz kandydat, Marian Kowalski. W tej kampanii wyborczej próbuję niestety wmówić się Polakom, że antidotum na urzędującego prezydenta, na tego pociesznego hrabiego krzesło Komorowskiego,
że antidotum na niego jest kandydat opozycji parlamentarnej. Ale przecież my nie wzięliśmy się znikąd. My śledzimy drogi, ścieżki, wypowiedzi, myśli, programy i projekty. I zauważyliśmy, bodaj gołym okiem, że dwaj główni kandydaci w tej kampanii wyborczej wywodzą się z tej samej partii. Unii Wolności. Partii, o której wielu narodowców w latach 90. skandowało na wielu wiecach. Unia Wolności, grabarzem polskości. I otóż z tej partii wywodzą się zarówno Bronisław Komorowski, jak i niestety Andrzej Duda. Ja nie mam pretensji do Andrzeja Dudy o to, że jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam pretensje do niego o to, że jest kandydatem historycznie, ale i ideowo bodaj z tej samej partii, co urzędujący prezydent Bronisław Komorowski. Niektórzy mówią, młody Andrzej Duda zaplątał się do Unii Wolności, bo mu się pomyliła z Solidarnością, czego oczekujemy od młodego chłopaka. To wszystko nieprawda. Unia Wolności miała za sobą już bardzo długą drogę przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, kiedy w roku 2001 wstępował do niej Andrzej Duda. Było to 11 lat po premierostwie Tadeusza Mazowieckiego, czyli zainstalowaniu Republiki Okrągłego Stołu. Było to 9 lat po obaleniu rządu Jana Olszewskiego i owej okrutnej, nocnej zmianie. Było to tuż po zejściu z prezesury Unii Wolności profesora Balcerowicza, a przejęciu prezesury przez profesora Geremka. I właśnie wtedy już dojrzały człowiek, nie młodzieniaszek, Andrzej Duda, dzisiaj kandydat PiS, zapisywał się do Unii Wolności, do partii Balcerowicza i Geremka. To nie jest człowiek, któremu możemy pod jakimkolwiek względem zaufać. Niech nas nie myli jego chłopięca twarz i wydawałoby się, że szczery uśmiech. To w tej kampanii już 100 razy bardziej szczerym i dobrym chłopakiem bywa muzyk rockowy Paweł Kukiz, też ma swoje za uszami, niż ów Andrzej Duda. Tak naprawdę, patrząc historycznie, dokonuje się gigantyczne kłamstwo na polskiej opinii publicznej. Jak w latach 70. i 80. próbowano wmówić Polakom, że przeciwstawieństwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, PZPR, jest KOR, Michnika i Kuronia, tak dzisiaj próbuje się wmówić, że przeciwstawieństwem Bronisława Komorowskiego z Unii Wolności jest Andrzej Duda z Unii Wolności. Nie ma zgody na to kłamstwo. Nie ma zgody na to kłamstwo. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj dla Mariana Kowalskiego, który siedzi tu w pierwszym rzędzie ze swoją małżonką. Są w tej kampanii tacy kandydaci, którzy pytani o pierwszą damę mówią, że odpowiedzą po pierwszej turze wyborów. Marian Kowalski już dzisiaj siedzi w pierwszym rzędzie ze swoją życiową, a być może i prezydencką, pierwszą damą. Witaj, Marianie. Trudna kampania, nad którą czuwa szef naszego sztabu Krzysztof Bosak dniami i nocami. Nie mamy mu co zazdrościć tej ciężkiej misji. Tym bardziej, co nie mamy zazdrościć tej bardzo wytężonej kampanii Marianowi, którego poparliśmy już w grudniu zeszłego roku i powiedzieliśmy mu: idź i walcz. Powiedzieliśmy mu, jak on dziś Churchill Anglikom: obiecujemy ci krew, pot i łzy. To wszystko na swojej drodze od Szczecina po Przemyśl, od Białegostoku po Wrocław Marian spotyka na swojej drodze. Ale robi to dla nas wszystkich, robi to przede wszystkim dla naszej wspólnej ojczyzny, dla Polski. Marian Kowalski jest kandydatem Polski Radykalnej, Polski Racjonalnej i Polski Narodowej. Urzędujący prezydent powiedział o sobie, że jest nie tylko kandydatem Platformy Obywatelskiej, ale obywatelskim kandydatem na prezydenta. Dlatego mówię dzisiaj to, co powiedziałem podczas pielgrzymki Młodzieży Narodowej na Jasną Górę w marcu tego roku. Marian Kowalski, wiceprezes Ruchu Narodowego, jest nie tylko kandydatem Ruchu Narodowego. Marian Kowalski jest narodowym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Marian, idź i walcz. Czołem Wielkiej Polsce. A teraz zaproszę tego, którego boją się nasi oponenci. Tak jak się popularnie w internecie mówi, boją się zostać zmasakrowanymi w debacie. Zapraszam wiceprezesa Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka. Dziękuję za tę miłą zapowiedź. Koleżanki i koledzy, to w czym uczestniczymy, to nie jest zwykła kampania wyborcza, taka jakie obserwowaliśmy, takie w jakich być może już wiele razy głosowaliśmy. To jest pierwsza kampania, w której uczestniczy, pierwsza kampania prezydencka, w której Ruch Narodowy uczestniczy pod swoją własną marką, wystawiając swojego własnego kandydata, wywodzącego się z organizacji narodowych i wspieranego i zarejestrowanego wyłącznie przez środowisko narodowe. Dwa lata temu nikt nie przewidywał, że taki fakt będzie miał miejsce. Polska scena polityczna niespodziewanie dla naszych przeciwników zaczęła się zmieniać. Dziś ta zmiana być może jeszcze nie dorasta do naszych marzeń, ale z pewnością jest już wystarczająca, żeby wprawić w pewne zdumienie i zakłopotanie tych, którzy uważali, że gdy Ruch Narodowy był wyparty po II wojnie światowej poza możliwość prowadzenia normalnej polityki w Polsce, uważali, że wbili ten ostatni gwóźdź do narodowej trumny, że Ruch Narodowy się w Polsce już nie odrodzi. Być może gdzieś tam wypchnięty na emigrację przetrwa jeszcze kilkadziesiąt lat, zanim nie umrą ostatni seniorzy. To się okazało mrzonką. To nie nastąpi. Dziś Ruch Narodowy rywalizuje w wyborach prezydenckich, wystawiając swojego kandydata, który siedzi tutaj w pierwszym rzędzie. Także dziś mogę powiedzieć, że kampania jest dla nas, jako dla tych, którzy ją prowadzą, zaskakująca, bo chyba nikt nie przypuszczał, że będziemy mieli w tej kampanii wyborczej, która przecież wiedzieliśmy mniej więcej, kiedy nadejdzie, że będziemy w niej mieli pięciu kandydatów, jak to się mówi, na prawo od PiS. Musimy rywalizować o ten sam elektorat, a także pieniądze tych samych darczyńców, jeżeli nas w tej chwili oglądają, nie mogli do nas przyjechać, zachęcam, żeby wpłacili coś na naszą kampanię wyborczą. Przez ostatnie tygodnie wykorzystamy te pieniądze uczciwie. Wszyscy pracujemy tutaj za darmo przy tej kampanii. Więc myślę, że nikt nie spodziewał się, że będzie pięciu kandydatów, którzy będą głosić w pewnym stopniu podobne hasła. To znaczy, że te hasła zyskały na nośności w ostatnich latach. Ktoś te 100 tysięcy podpisów zebrał. To jest zmiana, która pokazuje pewne przewartościowanie nastrojów. Państwo tutaj siedzieli oczekując na konwencję wyborczą. Na tym ekranie za mną, nie wiem czy internauci to widzieli, wyświetlały się ujęcia kadry z Marszu Niepodległości. To były te kadry, których media głównego nurtu nigdy bez cięć nie pokazały. 40 minut, przez które idą dziesiątki tysięcy, głównie młodych ludzi, pod hasłem takim jak Bóg, honor, ojczyzna. Kto się spodziewał, że młodzi ludzie pod takimi hasłami będą chcieli najliczniej manifestować? Gdy ja byłem nastolatkiem, najliczniej być może jeździli na Woodstock. Coś się w Polsce bardzo wyraźnie zmienia. Ale jest jeszcze trzeci powód, dla którego ta kampania jest wyjątkowa. Startuje w niej ktoś tak niedrużynkowy jak Marian Kowalski. Marian Kowalski, któremu nasi przeciwnicy zarzucają, że nie jest to kandydat formatu prezydenckiego. Szanowni Państwo, jestem pewien, że gdybyśmy wystawili kandydata, który jest w ich opinii kandydatem formatu prezydenckiego, nie tylko nie poddaliby nas krytyce, przemilczaliby nas, nie mówiąc kompletnie nic. Dobrze, że Krajowa Rada przymusiła telewizję publiczną do zorganizowania jednej debaty. Zwróćcie Państwo uwagę na ten prosty fakt. Media komercyjne, które uważają, że w sposób szczególny stoją na straży demokracji, bo nie są politycznie manipulowane, tak jak telewizja publiczna, nie organizują żadnych debat. Na tym polega demokracja. Jedyna debata w tych wyborach, do której zaproszeni są wszyscy kandydaci, transmitowana przez telewizję, odbędzie się w pierwszych dniach maja w telewizji publicznej. Marian Kowalski weźmie w niej udział. Zobaczymy, czy wezmą pozostali kandydaci. Ja jako szef sztabu mogę zaświadczyć, że Marian Kowalski jest kandydatem nietuzinkowym. Jest, można by powiedzieć, osobowością polityczną. Być może jeszcze nie w pełni odkrytą. Liderem na pewno doskonale rozpoznawanym w Lublinie. Dziennikarze jednej z komercyjnych stacji pojechali specjalnie do Lublina po to, żeby pokazać, że Marian Kowalski jest kandydatem nieznanym. Okazało się, że 8 na 10 osób zaczepionych w Lublinie kojarzyło Mariana Kowalskiego i miało o nim świetną opinię. Te pozostałe dwie były spoza Lublina.
liczymy na to. Liczymy na to i nie ukrywamy tego, że dzięki tej kampanii wyborczej Mariana Kowalskiego pozna cały kraj, że Marian stanie się liderem ogólnokrajowym. Już w pewnym stopniu nim jest. To widać po reakcjach ludzi, którzy przychodzą na Marsze Niepodległości. Oni znają Mariana. Ale nie oszukujmy się. Ci, którzy gromadzą się na Marszach Niepodległości, to nie jest cała Polska. My musimy dopiero przebić się do umysłów i do serc większości naszych rodaków, którzy są zniechęceni, rozczarowani polską polityką. Tak samo jak my nią jesteśmy rozczarowani. Tylko my z tego wyciągamy taki wniosek, że trzeba się organizować w ruchu narodowym, że trzeba kreować swoich liderów, a nie tylko siedzieć, narzekać, pisać negatywne komentarze w internecie. Druga rzecz dotycząca Mariana, o której chciałem wspomnieć, poza tym, że jest politykiem samodzielnym i naprawdę nie da mu się narzucić tego, co ma powiedzieć, bo on wie lepiej. On wiedział przed tą kampanią, jaki ma pogląd na którą sprawę. To, że Marian Kowalski w prawdziwym sensie tego słowa jest osobowością polityczną. To widać po tym, jak Marian na ulicy rozmawia z ludźmi. To widać po tym, jak jest autentyczny. Marian Kowalski swoją pierwszą konwencję w tej kampanii zrobił w miejscu swojej pracy, w swoim klubie. Tam, gdzie pracuje i kieruje ochroną. Czy to jest zarzut w systemie demokratycznym, że Marian kieruje ochroną w klubie muzycznym? Dla mnie to nie jest żaden zarzut. Cieszę się, że mogę współpracować z takim człowiekiem, który w swoim miejscu pracy jest na tyle dobrze odbierany, że nie musi po godzinach prowadzić kampanii wyborczej, że może ją prowadzić właśnie tam, gdzie pracuje. Bo ludzie wiedzą, kim on jest, wiedzą, jak pracuje, szanują go. Następna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to, że Marian jest konsekwentny. Marian jest konsekwentny, prowadzi swoje działania polityczne od 20 lat. Nie zmienił poglądów. Zwróćcie Państwo uwagę, że nasi przeciwnicy, nasi konkurenci nie potrafią wyciągnąć żadnej wypowiedzi Mariana Kowalskiego i pokazać, jak to Marian gwałtownie zmienił pogląd na jakąś sprawę. Czy jest taki temat? Ja takiego nie znalazłem. Natomiast trzeba to podkreślić, Marian ma otwarty umysł. Marian potrafi zmodyfikować swoją działalność stosownie do okoliczności. Działał w Unii Polityki Realnej. Dziś z obozu narodowo-radykalnego przeszedł na ogólnopolskiego lidera ruchu narodowego, wiceprezesa ruchu, którym dzisiaj jest. I dziś reprezentuje całą rzeszę narodowców, ale ta Unia Polityki Realnej, z której się wywodzi, dziś także jest w ruchu narodowym. Ta część konserwatywnych liberałów, która rozumie, że kapitał ma narodowość, co podkreślaliśmy w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Ta część twoich, Marian, kolegów gdzieś pracuje na ciebie w ruchu narodowym. To pokazuje, jak splatają się nasze ścieżki. I cóż, powiem może coś osobistego. Znam Mariana znacznie krócej niż działacze z Lublina. Właściwie poznaliśmy się lepiej całkiem niedawno. I dlatego być może ostro widzę, że Marian ma potencjał do tego, żeby być prawdziwym liderem formatu ogólnopolskiego. Już dziś tym liderem jest. W tej kampanii to pokazuje. Marian nie musi latać awionetką, Marian nie musi unikać debat, Marian po prostu musi walczyć. I to jest to, czego od niego oczekujemy w tej kampanii i to jest to, co on zrobi. Czołem Wielkiej Polsce. Potencjał ruchu narodowego jest taki, że wszyscy gramy w jednej drużynie. Chciałem teraz powiedzieć, że bez środkowej linii nawet najlepszy snajper nie jest w stanie strzelić bramki. Dlatego też chciałbym zaprosić w tym momencie lidera Młodzieży Wszechpolskiej, jednego z filarów ruchu narodowego. Zapraszam, Adam Andruszkiewicz. Koleżanki i koledzy, wiele w czasie tej kampanii wyborczej kandydaci na prezydenta poświęcają sytuacji młodego pokolenia, ponieważ nikt nie jest w stanie już okłamać Polaków, że sytuacja młodych ludzi w Polsce jest dobra. Sytuacja naszego pokolenia jest tragiczna. Ja będę niedługo żegnał kolejnych kolegów, którzy wyjeżdżają do Niemiec, do Wielkiej Brytanii czy do Austrii po to, aby tam zmywać naczynia. A oni pokończyli uniwersytety, wydziały ekonomiczne, mają dobre kierunki wykształcenia i będą zmywać naczynia tylko dlatego, aby my tutaj w Polsce godnie żyć. Prezydent Komorowski twierdzi teraz w spocie, że walczy o młode pokolenie. Widziałem kiedy w Lublinie koledzy z Ruchu Narodowego w odpowiedni sposób go tam witali. On krzyczał, że on zapewnia młodemu pokoleniu dobre warunki egzystencji. Że on umożliwia wyjazd za granicę, aby tam Polacy mogli pracować i się bogacić. Pytam, czy prezydent Komorowski jest tak bezczelny i tak cyniczny, czy po prostu wykazał się kompletną głupotą i nie wie dosłownie to, z czego mówi? Czy nie wie tego, że obecnie Polska się wyludnia, że Polacy wyjeżdżają tam z płaczem, że Polacy zostawiają tutaj swoje dziewczyny, swoje narzeczone, swoje dzieci,
aby tam poniżać się często i pracować właśnie tylko po to, aby móc godnie żyć? Ja zadaję to pytanie retoryczne, ponieważ dobrze wiem, że prezydent Komorowski jest po prostu na tyle bezczelny, że szukuje Polaków. Marian Kowalski jest kandydatem młodego pokolenia. My na niego bardzo liczymy. Z tego względu, że nawet dzisiaj widzę, kiedy dostaję ciągle pytanie z tego kraju, kiedy będzie u nas Marian, kiedy nas przyjedzie, czy odwiedzi nas naszą małą miejscowość. I to nie są pytania z takich miast jak Łomża, jak Suwałki dosyć dużych. To są pytania z takich małych miejscowości jak Czarnobiełostocka, jak Łapy, jak Suchowola. To są małe gminy. Tam już są zaczątki ruchu narodowego. Tam są młodzi ludzie, którzy liczą na przyjazd Mariana Kowalskiego. Oni na niego czekają. Dlatego, że wiedzą, że to jest autentyczny kandydat młodego pokolenia. Widać po nim szczerość, widać po nim chęć walki, widać po nim chęć zmiany i nie ma w nim tego cynicznego zakłamania, który dziś reprezentuje kandydat Republiki Okrągłego Stołu, prezydent Bronisław Komorowski. Jednym z głównych funkcji prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w naszym kraju jest kreowanie polityki zagranicznej. Prezydent Komorowski nie kreuje żadnej polityki zagranicznej, on realizuje dyrektywy berlińskie. On robi to, co nakazuje kanclerz Angela Merkel. Po prostu druga strona, tak? Andrzej Duda, co proponuje PiS dzisiaj? PiS proponuje całkowity wasalizm wobec Waszyngtonu, lojalizm wobec Ameryki, tylko ja pytam za co? Za to, że Polacy dzisiaj, podobnie jak przedstawiciele trzeciego świata, muszą ubiegać się o wizę, aby tam wyjechać, aby tam odwiedzić swoich krewnych, to my mamy być sojusznikiem Ameryki, to nie jest żaden sojusz. Polska dzisiaj jest obecnie krajem wasalnym wobec Zachodu, wobec Stanów Zjednoczonych. Dziś słyszałem, kiedy Marian Kowalski mówił o tym, że Polska musi szukać nowych kierunków rozwoju na arenie międzynarodowej. Geopolityka jest bardzo ważna. Geopolityka determinuje również sytuację wewnętrzną kraju. Dziś musimy zadbać o dobre relacje między innymi z państwem białoruskim. W propagandzie medialnej w Polsce mówi się, że Białoruś jest całkowitym protektoratem Rosji. To ja pytam, dlaczego prezydent Łukaszenka powiedział, że nie pojawi się na defiladzie w Moskwie. Wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, że prezydent Barack Obama albo kanclerz Angela Merkel zaprasza prezydenta Komorowskiego, on mówi, że on nie przyjedzie. Czy ktoś sobie taką sytuację w ogóle wyobraża? Nie. Dlatego Polska musi szukać nowych kierunków. Podlasie, z którego się wywodzę, bardzo bogaciło się na handel z Białorusią, który dziś jest zamknięty przez zdradziecką politykę tego rządu. Białystok rozkwitał w latach 90. Zwykli mieszkańcy tego miasta kupowali mieszkania, nie na kredyty. Kupowali za gotówkę, bo było ich stać na to. Stać dlatego, że bogacili się na handlu z Białorusią, ze zwykłymi naszymi braćmi z Białorusi. Dziś jest nam to uniemożliwione, dlatego że jesteśmy wasalem Zachodu. Tylko jeżeli pojedziecie kiedykolwiek na Białoruś, to tam nie spotkacie polskich banków, bo nam nie wolno. Natomiast spotkacie tam Deutsche Bank, Raiffeisen Bank i inne instytucje zachodnie, które w taką politykę się po prostu nie bawią. Dlatego kończąc, chciałbym się zwrócić do naszego kandydata, że liczymy na ciebie jako młode pokolenie, liczymy na to, że zwyciężysz, liczymy na to, że osiągniesz jak najlepszy rezultat, że będzie to przyczynkiem do dalszej naszej walki, ponieważ miej tą świadomość, że na ciebie liczą setki, tysiące młodych ludzi, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Białymstoku czy Wrocławiu, ale także w takich miejscowościach jak Czarnobiełostocka, Suchowola czy Łapy. Dziękuję serdecznie. Głosem polskich kobiet nie są babochłopy z organizacji feministycznych, ani dziwolągi, które jeszcze do niedawna byli facetami. Głosem polskich kobiet jest sekcja kobiet ruchu narodowego. Zapraszam, Dorota Smusalska. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konwencji. Przypadła mi zaszczytna rola reprezentowania moich dwóch organizacji. Jest to Obóz Narodowo-Radykalny oraz Sekcja Kobiet Ruchu Narodowego. Wyrażamy pełne poparcie dla kandydatury pana Mariana Kowalskiego na urząd prezydenta państwa polskiego. Jako działacz Obozu Narodowo-Radykalnego chciałbym się odnieść do słów Jana Mosdorfa, który w 20-leciu międzywojennym wypowiedział takie słowa. Dłoń Boża postawiła nas na posterunku. Dusze nasze nie zbłąkały się przypadkiem w świat doczesny. Jesteśmy tu z obowiązku.
Dostaliśmy Polskę z rąk poprzedników i mamy ją przekazać następcom. Przed Bogiem odpowie każdy z nas osobiście za to, jaką ją oddał. Większą czy mniejszą? Lepszą czy gorszą? Silniejszą czy słabszą? Stanęliśmy na posterunku w osobliwym okresie dziejów, gdy kruszy się i rozsypuje w gruzy dawny porządek świata. Światłość myśli i dzielność charakteru znaczą więcej niż zasoby materialne. Pan Marian Kowalski wziął sobie do serca słowa głównego ideologa obozu narodowo-radykalnego Jana Musdorfa. Ma świadomość czasów, w których przyszło nam żyć. Ma świadomość zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Daje nam siłę, daje nam inspirację, daje nam przykład działacza społecznego. Ma świadomość, w jakich czasach żyjemy i wiemy, że jest odpowiedzialny za losy narodu. Każdego z nas uświadamia, że to ty, ja, my, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, jaką Polskę oddamy naszym dzieciom, naszym następcom, naszym pokoleniom. Nam potrzeba człowieka silnego charakteru, mężczyzny o silnej konstrukcji psychicznej, zdolnego do czynów wymagających wielkiej odwagi. Marian Kowalski posiada wszystkie te cechy godne uznania, godne naśladowania. Jest odważny, jest silny, jest stateczny, żarliwy, autentyczny, prawdziwy, ma magnetyczną osobowość. W imieniu ONR-u życzę koledze Marianowi siły i wytrwania w walce o wielką Polskę. Jako przedstawicielka kobiecej organizacji o profilu narodowo-katolickim chciałabym opowiedzieć o cechach, które cenimy w osobie pana Mariana Kowalskiego, naszego kolegi, oraz czego byśmy oczekiwały. Tak więc chcemy, aby prezydent, czyli głowa narodu, podobnie jak głowa rodziny, był silny. I nie chodzi nam tylko o siłę fizyczną. Chodzi nam o siłę charakteru. Chodzi nam o siłę mądrości, którą w osobie pana Mariana widzimy. Cenimy jego prawdziwość, prostotę i skromność. Te cechy możemy obserwować u naszego kolegi od wielu lat. Kolejna postawa, którą doceniamy i której wymagamy od prezydenta naszego kraju, jest to szacunek wobec kobiet. Zauważamy i cenimy postawę, którą prezentuje wobec swojej żony, którą docenia na każdym kroku, którą chwali, którą otacza swoim ramieniem. Bardzo nam się to podoba i chcielibyśmy, żeby taki wzór mężczyzny był promowany i żeby mężczyźni wzięli przykład z pana Mariana. Postawa szacunku u prezydenta nie powinna ograniczyć się oczywiście tylko do płci pięknej. Wymagamy także szacunku wobec innych, tak potrzebnego w dyplomacji, oraz szacunku wobec samego siebie i własnego narodu, abyśmy już nigdy nie musiały się wstydzić za prezydenta, który jest chory na filipińską chorobę, za prezydenta, który ma jakieś niedwuznaczne żarciki, który nie potrafi zachować się w parlamencie obcego kraju. Zdecydowanie wolimy kulturę osobistą naszego kolegi Mariana niż pseudokulturę prezentowaną przez obecnego urzędującego prezydenta. Skoro już jesteśmy przy kulturze, chciałobyśmy, żeby pan Marian był obrońcą kultury wysokiej. Pokazał to ostatnio w Lublinie, kiedy protestował przeciwko antykulturalnemu wydarzeniu z podsmaku LGBT. Jesteśmy pełni nadziei, że ruch narodowy będzie tym środowiskiem, które pomoże Polsce odrodzić się moralnie
i duchową, które pomoże również zachować tożsamość katolickiego narodu. Doceniamy wartości w praktykowaniu, w respektowaniu katolickiej nauki społecznej, w obronie świętości życia, małżeństwa i rodziny. Dlatego od kandydata Ruchu Narodowego oczekujemy jednoznacznego stanowiska broniącego życia poczętego, jednoznacznej troski o wysoki poziom moralny narodu, zwłaszcza wyrażone w trosce o młodzież i bezkompromisowej postawy gotowości do obrony wartości, które wyznajemy. Nie chcemy też, by prezydent bezmyślnie podpisywał każdą ustawę i każdą konwencję, którą podsunie mu parlament. Chcemy kogoś, kto nas nie sprzeda, szczególnie teraz, kiedy naszą armię trzeba budować i rozwijać, a nie pchać bezsensownie w cudze konflikty. Chcemy kogoś, kto ochroni nas i nasze rodziny przed wojną. Nie tylko tą realną, ale przede wszystkim ideologiczną. Poczucie bezpieczeństwa, którego my, kobiety, łakniemy, to również poczucie, że nasz głos jest słyszalny. Nie wyobrażamy sobie, żeby prezydent nie był obecny na czytaniu obywatelskich projektów ustaw, pod którymi podpisują się już nawet nie setki tysiąca, a miliony obywateli. Widząc wieloletnie zaangażowanie kolegi Mariana w działalność społeczną, z której ma co najwyżej nieprzyjemność, mamy pewność, że będzie z szacunkiem pochylał się nad projektami obywateli, doceniając ich zaangażowanie. Podsumowując, kolego Marianie, zyskujesz nasz szacunek, kiedy stajesz po stronie prawdy wobec zakłamanego nowego wizerunku rodziny. Jesteśmy ci wdzięczni za każdą inicjatywę, która ma chronić wartość małżeństwa i rodziny. Za każdą mądrą decyzję w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Za każdy punkt twojego programu, który wyraża ideę Ruchu Narodowego w pracy na rzecz obrony i zachowania polskości oraz ukształtowania warunków dla suwerennego państwa. Życzę więc w imieniu Sekcji Kobiet powodzenia w każdym kroku naszego długiego marszu ku Wielkiej Polsce. Już nie jako przedstawicielka tych organizacji. Chciałabym powiedzieć, z kim kojarzył się pan Marian Kowalski. Otóż jest wiersz Adama Asnyka: miej się odwagę, nie tę lichą marną, który bardzo polecam państwu do wysłuchania. Jak odtwarzam sobie ten wiersz, zawsze w pamięci przychodzi mi pan Marian. I chciałabym zacytować kilka strof. Miejmy odwagę nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć z swego stanowiska. Miejmy odwagę nie tę tchnącą szalę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Powodzenia, panie Marianie! Teraz chciałbym powiedzieć tylko dwa słowa, które będą za 1000 słów. Nasz lider, Robert Winnicki. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo,
Na początek mała uwaga. Zawsze jak widzę nasze działaczki Ruchu Narodowego, poszczególnych organizacji, w akcji, podczas przemów, podczas wystąpień, to zwłaszcza w kontekście tej kampanii prezydenckiej, która teraz się toczy, to sobie tak myślę, panie Miller, z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Koleżanki, koledzy, szanowni państwo, na początek dwa słowa na temat debaty, którą miałem nieszczęście obserwować dwa dni temu. Dlaczego jest ona ważna? Bo pokazuje stan polskich elit. Dwa dni temu obserwowałem sobie debatę na temat stosunków polsko-litewskich. W tej to debacie mierzyli się dwaj publicyści, dwaj historycy, z czego jeden dziennikarz, publicysta mówił, że nic się nie da zrobić. Jeden historyk błądził gdzieś wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak sentymentalnie opowiadając bajki. Natomiast kolejnych dwóch panów wyrażało się o polityce zagranicznej, o życiu narodów w kontekście wrażeń, odczuć, wrażliwości, gestów, uniesień ducha, literatury i tak dalej, również historycy. I była to dyskusja dramatyczna. Dyskusja, która jako żywo przypomniała mi to, co narodowcy pisali o stanie polskich elit, o stanie polskiej debaty publicznej przed 100 laty. Tak, mnóstwo salonów, mnóstwo wypowiedzi, mnóstwo gadaniny, wszystko po nic. Wszystko po nic, bo nic nie było na temat interesu narodowego, bo nic nie było na temat budowania siły i realizowania tych interesów narodowych, czyli clou sprawy. I my, narodowcy, już raz żeśmy to zmienili. Już raz od końcówki XIX wieku, po połowę wieku XX, przeoraliśmy polską rzeczywistość, przeoraliśmy polskie myślenie, zbudowaliśmy elity. Tylko to wszystko zostało przez historię brutalną niestety zniszczone. I dzisiaj po 100 latach jesteśmy znowu w tym samym miejscu. Znowu mamy do czynienia z elitami, w których nawet ci, którzy mają dobrą wolę, opowiadają pierdoły. I mamy do czynienia z pierdołami na szczytach władzy. Być może jeszcze nigdy w polskiej historii nie było tylu głupich profesorów. Być może jeszcze nigdy w polskiej historii nie było tylu cynicznych, sprzedajnych polityków. I niestety być może w polskiej historii nie było tylu biznesmenów, którzy nie poczuwają się w ogóle do etosu publicznego. Taki jest niestety stan dzisiejszych elit. I to on jest głównym naszym problemem. Nie Rosja, nie Niemcy, nawet nie Unia. To jest dzisiaj nasz główny problem. Stan polskich elit. Elit błąkających się w najlepszym wypadku, snujących się gdzieś po salonach europejskich. I te elity co dzisiaj nam mówią? Kiedy wystawiamy postać jednoznaczną, kiedy wystawiamy w wyborach prezydenckich człowieka z charakterem, kiedy wystawiamy człowieka o jednoznacznych poglądach, co i nam mówią? Nie ma tytułu profesorskiego. A skąd on jest? Z Lublina? Wstydźcie się! Wstydźcie się, elity pełne demokratycznych frazesów, że tak gardzicie normalną Polską. Wstydźcie się, że kandydat normalnej Polski jest przez was w ten sposób traktowany i lekceważony. To jest powód do waszego wstydu. I właśnie tak.
Marian Kowalski jest kandydatem z Lublina. Marian Kowalski jest kandydatem Polski Wschodniej. Marian Kowalski jest kandydatem całej Polski, ale pochodzi z tej Polski Wschodniej, tej, która właśnie nie będzie tolerowała u siebie festiwali LGBT. Tej, której nie do pomyślenia jest postawienie tęczy w centralnym punkcie miasta. Tej normalnej Polski. I bardzo dobrze, że tak jest. To jest prawdziwy głos Polski. Nie jest Marian Kowalski kandydatem tych, którzy mają czas do południa, wyginając paluszek, pić kawkę na Placu Zbawiciela. Nie, nie jest tych próżniaczych elit, które okupują Polskę. Jest kandydatem ludzi ciężkiej pracy. Jest kandydatem drobnych przedsiębiorców zmagających się z codzienną rzeczywistością w gminach, powiatach, we wsiach, w miasteczkach. Tej prowincji, która dzisiaj umiera. Tej prowincji, którą warszawskie, niestety, salonowe elity skazały na zagładę. Tak, to jest nasz kandydat. To jest kandydat Polski prowincjonalnej i mówimy o tym z dumą. Jest Marian Kowalski kandydatem tych, którzy muszą dzisiaj szukać szczęścia, muszą szukać jakiegokolwiek podstaw egzystencji w biedoszybach. Tak, jest Marian Kowalski kandydatem tych, których trzecia RP skazała na poniewierkę, na nędzę, skazała na tkwienie w beznadziei PGR-ów. I dzisiaj wołam do tych wszystkich ludzi, do tych zezrujnowanych kopalń, do tych z PGR-ów. Tak, to jest wasz kandydat, głosujcie na niego, bo on będzie walczył o wasze interesy. Nigdy nie pozwolimy na to, żeby traktować jakąś kategorię Polaków jako ludzi gorszej kategorii, jako ludzi drugiej kategorii. Nie. Od tego jest narodowy solidaryzm. Od tego jest poczucie więzi, które jest podstawowym obowiązkiem. Również was, warszawskie elity. Te elity, które zdradziłyście normalnego, przeciętnego Polaka. Dzisiaj, dzisiejsza nasza konwencja i nasza działalność, działalność młodego pokolenia polskich patriotów, jest jednym wielkim aktem oskarżenia. Polska B. Polska prowincjonalna. Polska tych, którzy muszą szukać szczęścia, muszą szukać pracy, chleba na zachodzie. Ta Polska musi się upomnieć o swoje prawa. Ta Polska musi się upomnieć o swój głos w debacie publicznej, bo kto reprezentuje teraz tą Polskę? Nikt. Czy reprezentują intelektualiści startujący w tych wyborach? Cóż oni mają do zaoferowania? Jakie wielkie teksty kultury, jakie wielkie przemówienia mają do wygłoszenia ludzie z tytułami naukowymi dzisiaj w tej kampanii wyborczej. Co ma do zaproponowania dr Duda? Dr Duda ma do powiedzenia tyle, że kiedy Bronisław Komorowski mówi euro, jeszcze nie teraz, to dr Duda mówi euro, no i jeszcze trochę poczekajmy. I to jest mniej więcej cała przestrzeń, cała różnica między nimi. Już nie będę się nad nimi doktorami, doktorkami znęcał, obecnymi również w tej kampanii wyborczej. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, polityka to poważna sprawa. Życie publiczne to poważny temat. I to, co ruch narodowy i idea narodowa od ponad 100 lat wnosi, niestety nowego i po raz kolejny musimy wnosić to nowe do polskiego życia publicznego, to zrozumienie, że w życiu politycznym, że w stosunkach międzynarodowych, a tymi kategoriami zajmuje się głównie prezydent, rządzą dwie zasadnicze sprawy. Interes narodowy i siła, jaką jesteśmy wokół tego interesu zdolni zgromadzić. To są rzeczy rozstrzygające. I to jest budowa polskiej siły. I tej siły nie zbudują pierdoły. Zbuduje silny człowiek na trudne czasy. Zbuduje Marian Kowalski, najlepszy możliwy kandydat na prezydenta.
Mam możliwość od kilku lat współpracy, pracować z tym człowiekiem. Ta współpraca jest przyjemnością. Uwierzcie mi. Marian Kowalski to człowiek odpowiedzialny. To człowiek odważny. Dzisiaj potrzebujemy ludzi odważnych. Nie takiego systemu, który jak mają przyjechać motocykliści, to zbiera MON, MSW, MSZ, prawda? I rozpoczynają wielkie debaty, bo przyjedzie, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu motocyklistów. To ja się pytam, a co będzie, jak wjadą auta? Rząd zbierze się na uchodźstwie? Życie polityczne to nieustanna pierwsza linia frontu. I my o tym wiemy. I my o tym wiemy, dlatego budujemy społeczno-polityczną armię Ruchu Narodowego. Nie pospolite ruszenie. Nie, społeczno-polityczną armię. Tą armię, która ma zorganizować Polskę poszkodowaną. Tą, o którą warszawskie elity nie dbają. I jej liderem, jej głosem, jej twarzą jest Marian Kowalski. Na niego głosujcie, jego popierajcie. Dziękuję serdecznie. Czołem wielkiej Polsce. Teraz potrzebujemy paru sekund na to, aby przygotować klip, który będzie wyświetlany. Bardzo proszę tamtych... Tak, właśnie, zaraz będzie puszczany. Zapraszamy. Czy można byłoby wyłączyć światła też? Czy... O, super. To zapraszam do obejrzenia klipu. Widzę, że musimy chwilę poczekać. Proszę. Od 20 lat działam publicznie. Walczę z systemem, który trzyma Polaków w nędzy i upodlenie. Walczę i wzywam do walki, bo tylko tak możemy coś zmienić. Polska potrzebuje silnego przywódcy. Lidera, który oprze swoje rządy na młodym pokoleniu. O was walczy! Proszę się zapomnieć. Chciałem też kilka słów powiedzieć. Moja narzeczona mi przypomniała takim, że w 2012 roku po Marszu Niepodległości to niedawno mi właśnie przypomniała moja przyszła małżonka, że powiedziałem takie słowa, że Marian Kowalski, wtedy kiedy ratował Marsz Niepodległości, ja powiedziałem, to będzie nasz kandydat na prezydenta, ale jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym. I teraz chciałbym powiedzieć tu, z tego miejsca, Marian Kowalski będzie naszym prezydentem, tylko nie wszyscy Polacy jeszcze o tym wiedzą. Niech się dowiedzą. Marian Kowalski! Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, dowiedziałem się przed chwilą dużo dobrego o sobie. Naprawdę jestem wzruszony, aż się obawiałem, że naruszy się mój ten makijaż, który skrupulatnie zapewniam, że maluje się tylko przy takich okazjach. Moi drodzy, powiedziano o mnie bardzo dużo dobrych rzeczy. No, też mówi się o mnie sporo złych rzeczy. Ale przed wami, swoimi zwolennikami, a właściwie przyjaciółmi, mogę mówić bez kartki, z głowy, chociaż dzisiaj z Robertem dopiero nad ranem wróciliśmy z Poznania.
z rocznicowego Marszu ONR-u, ale także jesteśmy obaj zmęczeni. Po Robercie nie widać, bo jest dużo młodszy, ale do rzeczy. Cóż zarzucają mi, nam, nasi rywale, konkurenci czy przeciwnicy? Mówią, że nie jestem żarliwym katolikiem. Tak mówią. Ja przy okazji wyborów nie będę pokazywał się na Jasnej Górze przy kamerach. Ja nie muszę, bo moja rodzina od pokoleń jest rodziną naprawdę wierzącą i zaangażowaną. Mój ojciec, pochodzący z małej podlubelskiej wsi, za komuny właściciel małego sklepu, z którego się utrzymywał jako tak zwany prywaciarz, zawsze gdy odniósł jakiś sukces w życiu, dokonywał jakiejś fundacji na rzecz Kościoła. Takiej, na jaką było go stać. Gdy przystępowałem do pierwszej komunii świętej, otrzymałem od prymasa Wyszyńskiego pisemne błogosławieństwo, imienne dla mnie. Aż mój ojciec znał osobiście prymasa Wyszyńskiego. Ja nie muszę teraz przy wyborach reklamować się jako katolik, obrońca życia. Teraz przy wyborach. Bo nieraz były chwile, gdy jeszcze wiele lat temu niektóre ruchy pro-life raczkowały, no to ja na jednej z ulic Lubelskich broniłem osobiście, własną siłą i postawą antyaborcyjnej wystawy na ulicy. Nie musiałem o tym, na ten temat zwoływać konferencji. Teraz niektórzy mówią, że nie jestem związany ze środowiskami pro-life, nie jestem katolikiem, tylko oni o tym nie wiedzą, bo ja o wiele wcześniej niż oni sobie to uświadomili, swoją wiarę, przywiązanie do wartości manifestowałem w życiu i na ulicy. Są tacy, co mówią, jak to możliwe, że narodowiec prezentuje się na tle portretu marszałka Piłsudskiego. Jak to możliwe? A możliwe, bo ja przy okazji kampanii wyborczej nie będę zdejmował ze ściany obrazu, który otrzymałem od mojego dziadka, który był ochotnikiem w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku. To jest moja pamiątka rodzinna, bo mój dziadek, 16-letni chłopak z podlubelskiej wsi, był ochotnikiem do polskiej armii i z szablą w ręku, ryzykując własne życie, poszedł bronić Polski. I to jest pamiątka rodzinna. Ja nie muszę się jej wstydzić i nigdy jej nie będę się wstydził, bo ten portret to jest dla mnie pamiątka po Polsce, która potrafiła wygrywać wojny. To nie jest tylko pamiątka po Polsce, która potrafiła wygrywać wojny, ale to jest inspiracja, by budować Polskę, która także potrafi wygrać pokój. Dzisiaj cyniczni nas pchają ku wojnie. Cynicznie, wiedząc, że dzisiejsza Polska tej wojny wygrać nie jest w stanie. I bardzo mi jest przykro z tego powodu, że dzisiejsza Polska nie jest w stanie wygrać wojny. Ale skoro nie jest w stanie wygrać wojny, to znaczy, że może ją przegrać. Więc dlaczego pchają nas ku wojnie cyniczni politycy? Ku wojnie, którą na pewno teraz przegramy. Ja nie pozwolę pchnąć Polski do wojny, którą na pewno przegramy. Nie pomogły tutaj zachęty obcych zamorskich mocarstw, które jednego dnia pchają nas ku wojnie z Rosją, a drugiego opowiadają o winie Polaków za jakiś wyssany z palca Holokaust. Ja nie będę przyjmował uścisków dłoni od prezydenta państwa, który jest żyrantem jakichś roszczeń 65 miliardów dolarów od Polski za jakieś mienie rzekomo utracone na rzecz Polski. To Polska powinna otrzymać odszkodowania od wszystkich możliwych państw, zwłaszcza tych, które udają naszych sojuszników, a są najgorszymi zdrajcami.
Gdy mówię, że trzeba zlikwidować ZUS, bo niszczy polską przedsiębiorczość, to ja to nie mówię jako intelektualista, któremu opłaca się o tym gadać przy okazji wyborów, bo takie są wskaźniki badań, tylko mówię jako człowiek, który pochodzi z rodziny tak zwanych prywaciarzy i sam przez całe życie pracuje albo na swoim, albo w innej firmie prywatnej niszczonej przez ZUS. Piramidę finansową będącą w stanie upadku. Ja to mówię jako praktyk, a nie jako czytelnik badań socjologicznych i intelektualista, który chce się przypodobać drogą przedsiębiorcom. Dzisiaj są tacy, którzy mówią o potrzebie likwidacji ZUS-u, ale jak byli w partii władzy, jak przewodniczyli Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo, to o tym nie mówili i tego nie robili. A teraz im się to opłaca. Ale ja daję słowo honoru wszystkim, którzy idą z drżącą ręką do okienka pocztowego płacić ponad 1000 zł ZUS-u miesięcznie. Daję wam słowo honoru. Ten ZUS wkrótce zniknie i przestanie was okradać. Ale nie martwcie się, starsi ludzie, którym emerytury się należy. Właśnie dlatego trzeba zlikwidować ZUS, żebyście dostali te emerytury. Bo jak nie zlikwidujemy, to sam przeżmy wasze pieniądze, zostaniecie głodni i chłodni. Odwiedzałem miejsca przez całą swoją drogę w kampanii wyborczej, symboliczne dla polskiej historii, tej powojennej. Miejsca, które były znoszone krwią polskich robotników. Składałem kwiaty w Szczecinie, w Gdańsku, wczoraj w Poznaniu, a pochodzę z Lublina, z miasta, w którym to właśnie był pierwszy strajk w roku 80. Uważam, że zwykli Polacy, którzy potrafili wystawić cenę głupiemu, zbrodniczemu, obcemu systemowi i zginęli, powinni być także fundamentem, na którym będziemy budować nową Polskę. Ja nie będę mówił, że trzeba strzelać do górników. Ci górnicy dzisiaj wychodząc na ulicę mówią, że polski przemysł energetyczny jest zagrożony, a łajdaki i kłamcy mówią, że chcą dalej dostawać 14, 15 czy 20 wynagrodzenia miesięczne. Dziękuję polskim górnikom, że wyszli teraz na ulicę. Dostaniecie pomniki i ordery, bo ratujecie polską energetykę, polską suwerenność energetyczną. Na grobie Andrzeja Lepera. Raz w życiu spotkałem tego człowieka w Lublinie kilka lat temu, w czasie kampanii wyborczej do Sejmu. Wprawdzie pomysły polityczne samoobrony nie były zbyt bliskie mojemu sercu, ale jednak wiedziałem, że polskiej wsi szykuje się podły los w ramach Unii Europejskiej. Byłem na grobie Andrzeja Lepera, złożyłem kwiaty. Raz go spotkałem w Lublinie w czasie debaty na świeżym powietrzu prowadzonej przez pana Durczoka. Była to ostra debata kandydatów do Sejmu. Był tam nieżyjący premier Mazowiecki, Marek Borowski, poseł Ujazdowski. Wszyscy znani politycy i Andrzej Leper. Było to na świeżym powietrzu, atmosfera gorąca. Okrzyki, przepychanki, nawet leciały jakieś butelki. Pan Durczok upominał publiczność, że jest niekulturalna. Publiczność była niepokorna, bo Lublin jest niepokorny. Po zakończeniu debaty wszyscy kandydaci natychmiast przymknęli do limuzyny. Jeden Andrzej Leper zszedł ze sceny, wszedł między ludzi i rozmawiał ze wszystkimi. Raz w życiu widziałem tego człowieka z bliska. I mimo różnic politycznych wiedziałem, że jest autentyczny i nie boi się ludzi. Dlatego złożyłem kwiaty na jego grobie, bo upomniał się o polską ziemię. I ja dzisiaj też się upominam o polską ziemię, której nie pozwolę oddać, sprzedać, zrabować, nie pozwolę oddać w obce ręce. Jasno to mówię, polska ziemia w polskich rękach. Andrzej Leper nie powiedział kiedyś. Tu nie będzie Wersalu. Wersal się skończył.
A ja dodaję, tu będzie Norymberga! Dzisiaj doprowadzono polską wieś do skandalicznego zadłużenia, uzależnienia od pieniędzy unijnych. Wkrótce grozi nam utrata samodzielności, bezpieczeństwa żywnościowego. Nam, Polakom, podczas gdy nawet za komuny, gdzie w całym bloku wschodnim był głód, to w Polsce nigdy nie brakowało żywności. Do tego nas doprowadziła Unia Europejska. Ja byłem teraz na blokadach rolników i miałem prawo tam być, ale ja byłem na blokadach rolników kilkanaście lat wcześniej i zawsze mnie zapraszają, jeżeli jest jakiś protest w Lublinie, bo ja zawsze mówiłem prawdę polskim rolnikom. Nigdy nie bierzcie od obcych pieniędzy za darmo, bo dziś będą was uzależniać jak narkomana od środków unijnych, a jutro oddacie im cały majątek, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze, a ja na to nie pozwolę. Kwestie związane z bezpieczeństwem. Polska armia jest w rozsypce, a pchają nas na wojnę. Jak to? Po co? Najlepiej wyszkolonych żołnierzy zawodowych odsyłają do cywila po 12 latach służby na ochroniarzy do hipermarketów. Skandal. To dlaczego nie odsyłają po 12 latach służby polityków siebie? Dlaczego nie odsyłają ludzi zasiadających w radach nadzorczych? Dlaczego się nie odsyła profesorów uniwersytetów? Dlaczego nie odsyła się publicystów i dziennikarzy po 12 latach służby? Ja nie pozwolę polskich żołnierzy, którzy potrafią walczyć, wypychać na parkingowych do hipermarketów. Polskie państwo, które ja będę prowadził, zapewni bezpieczeństwo obrońcom ojczyzny w czasie pokoju. Oni nie mogą się martwić o swoją przyszłość, tylko szykować się do obrony ojczyzny. I to jest jasna deklaracja z mojej strony do wszystkich żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. Daję wam słowo honoru, że jedyną waszą rolą, jak zostanę prezydentem, będzie podnoszenie zdolności obronnych i dumne noszenie polskiego munduru. Jestem zwolennikiem upowszechnienia dostępu do broni dla zwykłych, uczciwych Polaków. Dlatego nieraz deklarowałem, że popieram działalność Stowarzyszenia Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, którego prezesem jest mój dawny kolega z Unii Polityki Realnej, mecenas Turczyn, z którym się teraz spotkałem. Byłem jedynym człowiekiem, który poparł projekt ustawy ułatwiający projekt to właśnie dostęp do broni. I ja z powrotem uzbroję zwykłych Polaków, żeby nie musieli drżąc przyglądać się na to, co dzieje się na wschodzie. Żeby nie musieli godzinami czekać na przyjazd policji, gdy dzieje się coś złego. Jasno mówię, Polacy to naród żołnierzy. Skoro dopiero komuniści rozbroili nas, to trzeba Polaków uzbroić z powrotem, żeby w razie czego potrafili wspomóc także polską, sprawną, silną, zawodową armię. Moi drodzy, nie będę długo mówił, bo wszystko, co najważniejsze, zostało powiedziane przez koleżankę i kolegów. Ale wiecie dobrze, że to, że Ruch Narodowy powstał jako reakcja na wejście Polski do Unii Europejskiej na chorych warunkach, jako jedyna siła polityczna, która mówi, dlaczego dziś w Polsce jest źle i mówi, co robić. Ten Ruch Narodowy dlatego jest cały czas pomijany. Gdybyśmy opowiadali rozmaite fantasmagorie, to by nas pokazywali w mediach, ale mówimy prawdę i stawiamy diagnozę. I moi drodzy, co ważne, my mamy strukturę, zorganizowaliśmy przede wszystkim coś, co Polakom najtrudniej przychodzi. Mamy organizację, która jest w terenie, organizacja, która jest co najmniej w miastach powiatowych, albo i niżej. Kto ubiegający się z tej długiej listy do stanowiska prezydenta uczestniczył w budowaniu takiej organizacji? Jedni wynieśli swoje byty polityczne z tak zwanej Polski Ludowej z majątkiem, drudzy mają swoje partie ufundowane przy okrągłym stole przez generała Kiszczaka, a reszta co?
Jest też paru kandydatów z dobrym nazwiskiem, bardzo dobrym nazwiskiem, ale bez ludzi, bez struktury, bez możliwości przełożenia swojego programu na czyny. Nie mają narzędzi, żeby zmienić Polskę. Ja nie jestem człowiekiem zakochanym w sobie. Pierwsza rzecz, jaką powiedziałem moim kolegom, gdy zaproponowali mi start, powiedziałem, jakie mogą mieć na mnie haki. Wiedzieli, jakie mogą być na mnie haki, dlatego te haki nie są wyciągane, bo na mnie żadnych haków nie ma. Jedyny hak na mnie to jest to, że jestem zwykłym człowiekiem, który potrafi dzięki lojalności, aktywności, umiejętności współpracy, chowaniu swoich ambicji, współtworzyć zespół. Zespół, który jest dzisiaj partią polityczną i który trzeba wprowadzić do polskiego parlamentu, żeby tam realnie zmieniać Polskę. Brawo. Ja nie jestem zakochanym w sobie snobem, który z buta traktuje partnerów. Jestem człowiekiem, który jasno mówi. Chcę, żeby zafunkcjonowała taka organizacja na polskiej prawicy, która, jak mnie zabraknie, co oczywiste, jak zabraknie kogokolwiek innego z zarządu obecnego Ruchu Narodowego, na to miejsce przyjdą następni i to będzie dalej działać. Taki projekt polityczny ma sens i jest potrzebny Polsce. Mówił o mnie, że jestem kandydatem w skrajnej prawicy. No tak, jak mówię o likwidacji ZUS-u, o potrzebie wycofania się z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, bo nie mamy narzędzi, żeby osiągnąć sukces, że jak mówię, żeby nie sprowadzać do Polski uchodźców z innych kręgów kulturowych, tylko przede wszystkim, żeby w razie potrzeby sprowadzić Polaków ze wschodu i zachęcić Polaków z zachodu do inwestowania w ramach normalnej gospodarki, ale któż, jak nie ja, w tej kampanii i wcześniej upomniał się o to, co inni nazywają prawami pracowniczymi. Tylko ja, kandydaci lewicy milczą po ubieraniu w drogie garnitury i drogie sukienki, milczą o tym, że Polacy są wykorzystywani w korporacjach zagranicznych, że pracują w skandalicznych warunkach, na fatalnych zasadach, w wielkich sieciach handlowych zagranicznych tu w Polsce. Ja jasno mówię, nie pozwolę w ojczyźnie Solidarności zamienić polskiego pracownika w parobka kapitalistów Zachodu. Nazwijcie mnie teraz socjalistą. Proszę bardzo, ale ja nie pozwolę krzywdzić moich rodaków. Przebiło się, gdy powiedziałem, że chcę być polskim Putinem. Tak, chcę realizować polski interes narodowy na przekór wszystkim, bez względu na opinię prasy światowej. To właśnie silne przywództwo pokazało, że państwo archaiczne, słabe, w stanie rozpadu, które nie produkuje żadnej marki światowej, mogło zachwiać jednością europejską, a zamieniło Pakt Północnoatlantycki w klub dyskusyjny, bo ma silnego przywódcę i Polska potrzebuje silnego przywódcy. Państwo może mieć nowe kłopoty ekonomiczne. Państwo może być pozbawione rzetelnych sojuszników. Państwo może być przez wiele lat rozdrapywany przez oligarchów i skazany na niebyt. Ale jeżeli na jego czele stanie człowiek zdeterminowany, patriota, to to państwo może wrócić do pierwszej ligi państw mocarstw światowych, nawet jeżeli go na to nie stać. I ja nie jestem zakochany w projekcie politycznym Rosji wobec Polski, żeby nie było złudzeń. To jest szorstka przyjaźń. Gra interesów. To Rosja nałożyła na Polskę embargo. To Rosja sprzedaje nam gaz po najwyższej cenie w Unii Europejskiej. To Rosja zbroi Królewiec. Nie możemy liczyć na nic dobrego z tamtej strony.
Nie możemy też liczyć na bezinteresowną przyjaźń ze strony Kijowa. Wiemy dobrze, że 5 minut po wiernopoddańczym przemówieniu prezydenta Komorowskiego tamtejszy parlament podjął uchwałę gloryfikującą bandytów, największych zbrodniarzy czasu II wojny światowej. Ludzi, którzy nie wsławili się bohaterstwem na polu walki, tylko bezwzględnością i okrucieństwem niewyobrażalnym w tej części świata wobec kobiet i dzieci. My z taką elitą polityczną nie będziemy nigdy się przyjaźnić. Żądam od narodu ukraińskiego jasnej deklaracji. Czy te elity obecnie rządzące Kijowem to jest naprawdę głos narodu ukraińskiego? A może powinniście zmienić także te elity i zrobić następną pomarańczową rewolucję? I zadeklarujcie wtedy jasno, czy Polacy będą wam braćmi, czy będziecie znowu wystawiać pomniki bandytom? Nie możemy uprawiać polityki zagranicznej na kolanach. Już nie mówię wobec silnych Niemiec, które zdominowały naszą gospodarkę. Silnych Stanów Zjednoczonych. Ale dlaczego uprawiamy politykę zagraniczną na kolanach wobec Kijowa? Dlaczego państwo rozbite, najechane, osamotnione upokarza rzekomo silne państwo polskie będące w doskonałych sojuszach? Ja na to nie pozwolę. Chcę przyjaźni ze wszystkimi, ale przyjaźń musi działać w obie strony. Jasno powiedziałem, nie możemy stracić Białorusi. W swoich tekstach wiele lat temu, mówiłem, że dopóki jest tam z kim rozmawiać, to trzeba rozmawiać, bo jak my nie porozmawiamy z tym, z kim jest tam rozmawiać, to będziemy mieli granicę z Rosją na znacznie dłuższej linii, a ja tego nie chcę. Moi drodzy, ten projekt polityczny pod tytułem Ruch Narodowy, mój start w wyborach, to nie jest akt jednorazowej lansetki nazwiska kogoś, komu się podoba wystartować w wyborach. To jest przejaw tego, że zwykli Polacy, wyrzuceni na margines życia politycznego, a nawet zwykłego życia, mogą się zorganizować. Mogą ubiegać się o to, żeby mieć reprezentację polityczną. Mogą zaprezentować rzetelny program na wielu płaszczyznach, zwarty i realny, który można zrealizować. I to najbardziej przeraziło tych, którzy chcieli Polskę zepchnąć znowu do roli państwa powiatowego. Ale my nie pozwolimy zepchnąć Polski do roli państwa powiatowego, sezonowego. To najbardziej przeraziło, że Polacy, okradzeni systemem podatkowym, niezorganizowani jako społeczeństwo, mogą stanąć znowu na nogi i wystawiać rachunek zdradzieckiej elicie. Nie tylko wystawiać rachunek, ale powiedzieć, że Polska potrzebuje przemiany pokoleniowej. Ci młodzi ludzie, nasi zwolennicy i działacze, byli za granicą, widzieli, jak wygląda Zachód, pracowali tam, nie mają kompleksów. Oni nie muszą mówić, a za komuny było gorzej, bo była benzyna na kartki, tak? Ci młodzi ludzie wychowani są już w innym świecie, bez kompleksów. Pojechali na Zachód jako Europejczycy, żądni karier, ale wracają jako polscy patrioci, wiedząc, że nie ma czegoś takiego na świecie, jak to, że obcy rząd zatroszczy się rzetelnie o cudzych obywateli. Nie ma czegoś takiego, że ktoś da coś za darmo. Swój byt, swoją przyszłość trzeba wywalczyć, zarówno jako prywatny człowiek, ale jako naród. I ja jestem człowiekiem przygotowanym do tego, żeby tę kampanię poprowadzić skutecznie do końca i wyważyć bramę Sejmu, żeby tam weszli młodzi ludzie z wiedzą, bez kompleksów, a przede wszystkim polscy patrioci, mający apetyt na sukces. I Ruch Narodowy prowadzi Polaków do sukcesu. Zapraszałem do debaty kilku kandydatów.
Niektórzy odpowiedzieli, że później, czyli na początku lipca najchętniej będą debatować, tak? Inni odpowiedzieli wcale. Ja wszędzie chodzę, gdzie mnie zaproszą. Do każdej telewizji, do każdej stacji radiowej. Spotykam się z każdym. Zwłaszcza z wielką przyjemnością z ludźmi na zwykłej polskiej ulicy. Dlaczego kandydaci na prezydenta z tak zwanej pierwszej ligi muszą otaczać się ochroniarzami? Kupować sondaże? Być asekurowani przez zaprzyjaźnione media i dziennikarzy? Dlaczego? Bo albo nie mają nic do powiedzenia, albo chcą kłamać. Ja nigdy nie okłamałem nikogo. Nawet na spotkaniach z ludźmi, których widzę pierwszy raz na oczy. Zawsze mówię prawdę. Nawet jeżeli początkowo ta rozmowa ma mieć przebieg niechętny. Kończąc taki epizod, zadzwonił do mnie telefon nie tak dawno. Odezwał się pan, który mówi, że jest przedstawicielem mniejszości seksualnej. Zapytał mnie o stosunek do praw tej mniejszości. Spodziewał się pyskówki, rzucenia słuchawki, jakiegoś nieprzyjemnego gestu z mojej strony. Po 15 minutach rozmowy podziękował za rozmowę. Wprawdzie nie życzył mi sukcesu, ale nie było między nami już konfliktu i gniewu, bo wytłumaczyłem, że to właśnie ci ludzie są najbardziej cynicznie wykorzystywani przez polityków i obce agentury, żeby zniszczyć tradycyjną tkankę społeczną zwykłego społeczeństwa. Że to oni mają być taranem, który rozchwieje fundamenty naszego stylu życia. I być może ci, co dzisiaj chwalą i lansują, za 5 czy 10 lat, gdy odmieni się koniunktura polityczna, nie będą się wahać tych ludzi skrzywdzić i wykorzystać do tego, żeby pokazać, że to oni są winni wszystkiemu i skierować na nich gniew innych ludzi. Ja nigdy nie pozwolę na to, żeby w Polsce działały jakiekolwiek agentury, czy to polityczne, czy medialne, czy takie, które mówią, są obrońcami jakiejś mniejszości. Nigdy nie pozwolę. Bo jeżeli ktoś czuje się zagrożony w Polsce, uważa, że jego prawa są łamane, to niezależnie od jego poglądów politycznych powinien mieć możliwość obrony i realizacji swoich postulatów przez państwo polskie, które nie może być wrogiem żadnego obywatela. I mówię jasno, podam rękę każdemu, kto czuje się polskim patriotą, chce być lojalnym obywatelem, wiąże swój byt z polskim narodem i z polskim państwem, każdemu. Ale pokażę zaciśniętą pięść każdemu, kto będzie Polskę obrażał, mówił, że jesteśmy współodpowiedzialni za Holokaust, kto będzie żądał od nas jakichś sum na rzecz nowojorskich finansistów i pokażę pięść każdemu, choćby nie wiem, jakiego mocarstwa byłby przywódcą, bo ja nie będę się z nikim przyjaźnił za darmo, bo los Polski, los mojego narodu powinien być w rękach ludzi moralnych, odważnych, przede wszystkim ideowych i takich, którzy chcą służyć swojemu narodowi. Wam, czołem Wielkiej Polski! Dziękuję za to, że byliście z nami. Dziękuję także tym, którzy nas oglądali przez internet, za pośrednictwem Premium Media. Dziękuję za przybycie i do zobaczenia w trasie, bo Marian Kowalski już jedzie w Polskę. Nie będzie czekał.
Ponadto polscy przedsiębiorcy muszą być odciążeni. ZUS należy zlikwidować i to jest moje hasło autorskie od 20 lat. Wielu kandydatów dzisiaj mówi o konieczności likwidacji ZUS-u, ale tylko ja wywodzę się z tej grupy społecznej drobnych przedsiębiorców, którzy przez ten ZUS byli konsekwentnie latami okradani. I to nie jest slogan wyborczy, to jest konieczność i ja doprowadzę do likwidacji tej haniebnej piramidy finansowej będącej w stanie upadku.